Wiceminister Wiesław Szczepański ma dobre informacje dla podróżnych. Od czerwca 2025 roku w rozkładzie jazdy ma znaleźć się kolejny bezpośredni pociąg z Leszna do Warszawy. Jestem po rozmowach z panem ministrem, ale przypadkiem jest realna szansa, by od czerwca do Warszawy jechał drugi pociąg, który wyjeżdżałby w godzinach popołudniowych, gdzieś mówimy około 17, w Warszawie byłby około 20, o 6 rano wracałby z Warszawy. Z tym, że rozmawiamy o tym, aby ten pociąg zatrzymywał się na dwóch stacjach, to jest Rawiczu i Kościanie. Jest na to realna szansa. Ten pociąg mógłby funkcjonować od czerwca przyszłego roku. Więc dzisiaj statystyki pociągu, który wyjeżdża rano do Warszawy, pokazują, jak rozmawialiśmy, że na skład, który ma około 360 miejsc, tym pociągiem jeździ 520 osób. To nie jest tak, że 520 pociągu jedzie, ale to są bilety, które są kupione, czyli ktoś kupuje bilet od Wrocławia do Poznania albo do Konina, potem wsiada kolejna osoba, więc to pokazało, że ten pociąg jest opłacalny, w związku z tym jest realna szansa drugiego pociągu, który by na noc jechał do Warszawy, z samego rana wracał do Leszna. Podobnie jak ten już funkcjonujący pociąg, wyjeżdżał będzie z Wrocławia.